zaczynać punktualnie. Muszę Państwu powiedzieć, że po raz pierwszy tak punktualnie, bo zawsze była jakaś króciutka zwłoka, a Państwo są tacy punktualni, że po prostu tylko głowę chylić przed taką punktualnością. Nie wiem, czy to zawsze tak tutaj? Pani Józefie, zawsze w tej dzielnicy, tak? Tak? Dobry wieczór Państwu. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa tak licznie zebranych witamy na dzisiejszym spotkaniu w sprawie projektu kanalizacji. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to z kolei siódme spotkanie w Żorach, w siódmej dzielnicy, którą odbywamy. Zaczęliśmy od Kleszczówki, Kleszczówka, Rój, Kleszczów. Potem co było? Śródmieście, Zachód, Osiny. No i dzisiaj przyszedł czas na spotkanie z Państwem. W Osinach do tej pory padł rekord. Było 131 osób. Ale tak patrząc na Państwa, myślę, że tutaj będzie bardzo podobnie. Bardzo się cieszymy z takiej frekwencji. To znaczy, że rzeczywiście Państwo są zainteresowani tym, co się będzie działo w Waszej dzielnicy. Tym, co tymi rozkopami, które tu nastąpią. Tymi robotami, no i tym, że Państwo po prostu będą mieć dostęp do sieci kanalizacyjnej. Listopada 2010 roku. Więcej o tym kontrakcie opowie Państwu pan Krzysztof Niton. Ja natomiast w tej chwili chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do obejrzenia projekcji filmu, który Państwu przybliży cały projekt gospodarki wodno-ściekowej w Żorach, jak do tego doszło, w jaki sposób w ogóle miasto i przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji uzyskało finansowanie dla zrealizowania takiego ogromnego projektu przebudowy sieci i budowy nowej sieci wodnej i sieci kanalizacyjnej, czyli po prostu jakie były kulisy tego projektu, jak do tego doszło, jakie obejmuje dzielnice projekt, tego wszystkiego dowiedzą się Państwo. Parę faktów tutaj już padły, natomiast warto o tym pamiętać. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej jest realizowane w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który jest współfinansowany z Funduszu Spójności. W ramach tych kontraktów, które już były wykonane, wykonano 15 km sieci sanitarnej, sieci deszczowej oraz wodzią. Faktycznie kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej trwa już od 2006 roku i od tego roku właśnie zostały wybudowane te sieci, o których tutaj mówiłem. Jesteśmy teraz na takim następnym etapie, w fazie projektu. I faza ta polega praktycznie na budowie kanalizacji wodociągów na terenie całego miasta Żory. Będzie to obejmowało Rój, Rogoźno, będzie to obejmowało również Kleszczów, Osiny, Baranowice oraz oczywiście Państwa obszar, czyli Rowin, gdzie mamy do czynienia z kontraktem, który się nazywa kontraktem numer 7. W danym przetargu został wyłoniony wykonawca. Tak jak już Państwo usłyszeli, jest to firma ABM Solid jako przedstawiciel budy, który razem z konsorcjum będzie wykonywał tę pracę. Firma ta przedstawiła nam już harmonogram rzeczowy wykonywania tych prac i zgodnie z tym harmonogramem, który został zatwierdzony przez inżyniera kontraktu oraz przez wodociągi, prace powinny ruszyć od końca tego miesiąca. Także mam nadzieję, że pogoda i wszelkie inne warunki pozwolą na to, żeby ruszyć z tymi pracami. Jeżeli chodzi o dokładną informację, od jakich ulic będą zaczynały się prace, to tak jak mówiłem, jest harmonogram rzeczowy. Ten harmonogram rzeczowy, on znajduje się na naszej stronie internetowej wodociągu, a dokładnie na stronie kanalizacjażory.pl. W swoich artykułach, które myśmy tutaj Państwu przekazali, znajdują się te informacje, że można skorzystać z tej strony, wejść na tą stronę internetową i dokładnie dowiedzieć się o tym kontrakcie, czyli kontrakcie numer 7 dotyczącym Państwa dzielnicy. W ramach tego kontraktu ma być wybudowane około 20 km sieci sanitarnej, około 5 km sieci deszczowej oraz około 5 km sieci wodociągowej. I prace mają być wykonane do końca, do czwartego kwartału 2013 roku.
Jak już wspomniałem, projekt ten jest realizowany w ramach Funduszu Spójności. Ten Fundusz Spójności, on przewiduje współfinansowanie projektu do granic państwa posesji. Natomiast poza granicą państwa posesji my nie będziemy chodzić z robotami i w momencie, jak powstaną sieci kanalizacyjne, będą one odebrane, państwo będą mogli się przyłączać do sieci kanalizacji. Jak się przyłączyć do sieci kanalizacyjnej? Również tam informacje, które państwo mają w tych ulotkach, natomiast ja tutaj przypomnę. Żeby podłączyć się do sieci kanalizacyjnej, należy złożyć w wodociągach, w żorach wniosek o przyłączenie. Ten wniosek można uzyskać w przedsiębiorstwie naszym lub również skopiować ze strony internetowej naszego przedsiębiorstwa. Państwo złożą ten wniosek o wydanie warunków, to my te warunki wydamy i państwo na podstawie tych warunków będą mogli wykonać sieć na swoim terenie. Następnie musi być zrobiona inwentaryzacja tej sieci, a następnie należy dokonać odbioru. Ten odbiór będzie się odbywał z udziałem naszych przedstawicieli. Po odbiorze, gdy wszystko będzie w porządku, będzie można zawrzeć umowę na odbiór ścieków sanitarnych i lub również na odbiór wód deszczowych z państwa posesji. Jak już tutaj wspomniałem, chciałem jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. My wykonujemy sięgaczo do państwa posesji, do granicy państwa posesji. I państwo, ja tutaj chciałem jeszcze przypomnieć, że będą zobligowani do wykonania dzięki kanalizacyjnej na swoim terenie oraz na wykonania przewodów z państwa budynku wprowadzających ścieki do tej studzienki. Także ten zakres jest po państwa stronie. I jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Nie będzie można do kanalizacji sanitarnej odprowadzać wód deszczowych i odwrotnie, do kanalizacji deszczowej odprowadzać wód sanitarnych. Wynika to z aktualnych przepisów, gdzie jest konieczność rozdzielenia tej kanalizacji na kanalizację sanitarną i deszczową. Kanalizacja sanitarna będzie wpływała do oczyszczalni ścieków i tam oczyszczana, natomiast kanalizacja deszczowa do innych odbiorników. Stąd jest konieczność rozdzielenia tej kanalizacji i braku możliwości łączenia jej do jednego kolektora. Jest tam termin od 2.12 do 9.12. Następnie zlewnia numer 1, to jest ulica Grzosowa, do końca asfaltu, który tam obecny jest. Później jest termin 7.2012, 4.2013. Ostatnią zlewnią jest zlewnia numer 3, w skład której wchodzą ulice Zalew, Kochanowskiego, Reja, Ludzka, Lazurowa, Wiejska i Sielska. I to jest od 1 od stycznia 2013 do 8, czyli do sierpnia 2013. Tak mniej więcej wygląda harmonogram robót. Myślę, że tu się za bardzo nic nie zmieni i będziemy to realizować wszystko w terminach. Ja bym chciał tylko jeszcze poinformować, że będziemy się raczej starać, żeby te utrudnienia dla Was jako mieszkańców były jak najmniejsze, ale na pewno jakieś utrudnienia będą. To, co rozeznaliśmy tutaj, nie ma tutaj raczej takich ulic ślepych, gdzie by była ten przejazd zamknięty na przykład całkowicie. Raczej z każdej ulicy idzie się wydostać w drugą stronę. Niemniej w czasie wykonywania robót na jakimś tam odcinku ta droga będzie zamknięta. Czas pracy w okresie letnim, wtedy jak idzie pracować dłużej, na pewno będzie ta droga zamknięta od 7 do godziny 16-18. Także my wcześniej będziemy wywieszać jakieś informacje, że w tym a tym czasie, w tej a w tej ulicy przystępujemy do robót, także na pewno to nie będzie jakieś zaskoczenie dla Was jako mieszkańców, że przyjedzie koparka i nie idzie wyjechać z swojej posesji. Chciałam jeszcze w tej chwili przedstawić koordynatora tego projektu ze strony Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Panie Januszu, proszę się pokazać. Bo to jest ta osoba w przedsiębiorstwie, która jest osobą takiego pierwszego kontaktu dla państwa, która o tym kontrakcie wie najwięcej i wszystkie informacje, czy to jakieś sprawdzenie na mapie, czy przejrzenie razem, zobaczenie w projekcie, jak to wygląda, można te informacje uzyskać właśnie u pana Janusza Hoffmana.
Ja jeszcze dla porządku podam, bo macie Państwo w tych materiałach podany numer kontaktowy do przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, natomiast do pana Janusza numer wewnętrzny to 35, tak? Proszę sobie zapisać, numer 35 to jest numer wewnętrzny do koordynatora państwa kontraktu. A jeśli chodzi jeszcze moment, jeśli chodzi o te przyłącza, to na przykład będzie to robione, czy można zlecić to firmie, która całe wykonuje te przyłącze, czy trzeba na przykład można by zlecić wodociągu? Znaczy my jako przedsiębiorstwo na pewno nie będziemy tego robić, bo nie robimy po prostu kanalizacji i nie wykonujemy kanalizacji. Sprzętowo do tego nie jesteśmy przygotowani, natomiast z wykonawcą to deklaracja wykonawcy. Wtedy indywidualnie trzeba. Indywidualnie. Czyli jeżeli będziecie Państwo widzieli, że z jakimś tam wyprzedzeniem, może tak nawet. Nawet bo w momencie, kiedy już wykonawca wykonuje kanalizację, to jest taki ostatni moment, ale to trochę jest za późno nieraz, żeby wtedy uzgadniać jakieś rzeczy. Lepiej prędzej trochę wejść do wykonawcy i z nim ewentualnie uzgodnić sprawę wykonania tego przyłącza i wykonania studzienki, bo też istnieje możliwość taka, że tą studzienkę w tej granicy może wykonać wykonawca w momencie, gdy będzie robił kanalizację, ale on musi o tym wiedzieć. Także też do Państwa będziemy wysyłali taką informację sukcesywnie, oczywiście tak jak z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót, w którym będziemy prosili o zawarcie umowy z nami, z przedsiębiorstwem, że Państwo wykonacie przyłącze po swojej stronie, łącznie ze studzienką, a my Państwa podłączymy do kanalizacji. To jest, chodzi nam też o to, żeby te wszystkie dane osobowe, które są potrzebne do zawarcia umowy później o dostawę odbiór ścieków, żeby były aktualnymi, prawidłowymi do sporządzenia umowy. I tam też za każdym razem informujemy o tym, że wykonawca, jeżeli taka kartka dołączona jest z takim pytaniem, czy Państwo jesteście zainteresowani tym, żeby wykonawca wykonał studzienkę tą przyłączeniową, czy nie. No i teraz, kto się zdecyduje, to my w ten sposób będziemy zbierali te informacje i przekazywali tutaj wykonawcy. A jak ktoś się później zdecyduje, to też można z wykonawcą rozmawiać. Po to jest tutaj biuro na miejscu, żeby można było mieć bezpośredni kontakt. Jakie jest wymagane szerokość studzienki? Najmniejsza studzienka jest średnicy 315 mm. Wystarczy taka. Następna jest 400 mm. Do 8. No, jaką się chce, tylko ta minimalna wystarcza. Koszty, bo finanse nas interesują. Koszty przyłączenia będą zależały od tego, jak się będzie prowadziło przyłącze. Bo to jest, jaka będzie długość przyłącza, jak daleko budynek jest posadowiony od granicy nieruchomości. I w związku z tym my nie nakładamy tutaj żadnych wymogów co do przebiegu trasy, co do wykonania projektu. Tego nic nie chcemy. Po prostu minimalizujemy te koszty, które ze strony wymagań naszych do maksimum, tak żeby tylko wykonać to, co jest niezbędne. Warto się przy tej okazji zastanowić, czy na przykład, bo w tej nie można ścieków tych sanitarnych przeprowadzać przez szambo. Jeżeli w tej chwili jest szambo, to szambo trzeba ominąć. Nie można szamba łączyć z kanalizacją. Nieraz to może być dla Państwa dziwne, że to są ścieki, ale są inne ścieki, te, które świeżo płyną do oczyszczalni, a troszeczkę inne są ścieki, te, które najpierw są gromadzone, a później dopiero płyną do oczyszczalni. Ten ładunek zanieczyszczeń w tych ściekach właśnie takich z szamba jest dużo, dużo wyższy. Także to chodzi o to, żeby bezpośrednio z budynku odprowadzać ścieki wprost do kanalizacji sanitarnej. W związku z tym na pewno trzeba ominąć szambo. Szambo jest z tyłu budynku najczęściej, a kanalizacja jest od frontu, czy z przodu, od strony ulicy. Nieraz warto zastanowić tam, gdzie się nad tym, tam gdzie są piwnice. Czy na przykład w piwnicy nie obrócić wyjścia z budynku.
W tej chwili są dostępne i rury, i kształtki bez problemu, i później ewentualnie materiał taki, który można gdzieś tam zamaskować tą rurę i schować w tej piwnicy, jak się korzysta z piwnicy. Także warto nieraz zastanowić się, czy tego nie obrócić. Jeżeli byłyby sprawy przejścia przez ścianę piwnicy, to przy średnicach chyba do 160 mm jesteśmy w stanie wykonać przebieg taki, otwór przez ścianę, żeby nie trzeba było rozkuwać, a w miarę precyzyjnie ten otwór wykonać, żeby później doszczelnić, żeby woda się gruntowa gdzieś tam nie dostawała. W związku z tym możemy gdzieś tam w jakiś sposób wspomóc, natomiast to wszystko jest po Państwa stronie. I teraz w zależności od tego, jakie będzie długie przyłącze, no to te koszty będą bardzo różne. One będą indywidualne. Można określić średnie. Proszę Państwa, to jest później głębokość posadowienia. Też od tego zależy. To też nie narzucamy, że to musi zrobić jakaś firma. Można to samemu zrobić. No w związku z tym nie operujemy tutaj kosztami, bo one mogą być indywidualnie bardzo różne w zależności od tego, na jakie rozwiązanie Państwo się zdecydujecie sami. Żory. Nowoczesne miasto. Nowoczesna infrastruktura. Program operacyjny Infrastruktura i środowisko. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory, spółka z OO, pozyskało środki na inwestycję decydującą o rozwoju miasta i podjęło realizację projektu pod nazwą Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach. Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę i częściową wymianę sieci wodociągowej, budowę stacji uzdatniania wody na osiedlu Gwarków oraz rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków Żory. W ramach inwestycji wykonanych zostanie 106 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 11 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, 21 przepompowni ścieków i jedna pompownia wody, 45 km kanalizacji deszczowej, 17 separatorów, 8 zbiorników retencyjnych, 60 km sieci wodociągowej, stacja uzdatniania wody, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków. Podpisano już umowy na pierwsze roboty. Całość inwestycji zostanie zrealizowana do końca 2013 roku. Całkowity koszt największego w dziejach miasta zadania inwestycyjnego wynosi prawie 280 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności wynosi 148 364 644 zł.